Cześć, witam bardzo serdecznie. Kolejny dzień i kolejna ciekawa informacja ze świata IT. Na szczęście żyjemy w takiej branży, że codziennie jesteśmy zaskakiwani przez ciekawe newsy, ciekawe wydarzenia. No, przede wszystkim nowości, nowe technologie. I teraz co się wydarzyło? OVH spłonęło. Może nie całe, może nie cała serwerownia, ale niestety część OVH spłonęła. Podejrzewam, że już o tym wiesz. Było głośno o tym w mediach 2 dni temu, zatem wszyscy wiedzą, że spłonęła duża część serwerowni OVH i data center w Niemczech i też ucierpiały polskie firmy. Zatem nie będę rozwodził się na temat tego, co się wydarzyło. Wystarczy wejść na pierwszy lepszy dziennik, pierwszy lepszy portal z newsami i tam to wszystko znajdziesz. Zatem to nie jest żadna nowość, natomiast dzisiaj opowiem o tym, czego nauczyliśmy się z całego tego wydarzenia, co powinieneś przestrzegać, jakie błędy popełniło wiele firm, jak się okazuje, bardzo dużych. Zatem dzisiaj się tym zajmiemy i jeżeli interesuje Cię tylko temat OVH, to przeskocz do tej minuty, tam omówimy dokładnie temat OVH i tego, jak należy się zabezpieczyć, żeby nie mieć problemów w przyszłości. Natomiast w tym momencie jeszcze takie lekkie ogłoszenia parafialne dla tych, co mnie obserwują, bo przede wszystkim zamknęliśmy ostatnio sprzedaż za Bixa, zatem wielkie podziękowania dla tych wszystkich, co raz wytrwali moją kampanię sprzedażową przez ostatni tydzień. Zamknęliśmy zapisy do wiosennej edycji. Na razie nie mam planów na następną, ale jak coś, to będę informował. Zatem dziękuję wszystkim tym, którzy raz mieli cierpliwość do moich komunikatów marketingowych, social media na mojej liście newsletterowej, jak również dziękuję tym, którzy mi zaufali, którzy się zapisali. Teraz to prawda, powiem szczerze, że ostatnio parę dni mnie nie było w biurze, nawet nie sprawdzałem dokładnie statystyk, ale wydaje mi się, że chyba około 30 osób nowych się pojawiło, zatem coś koło tego, muszę jeszcze sprawdzić dokładne informacje. Jeżeli Was to interesuje, to dajcie znać. Zamieszczę tą informację w social media, ewentualnie pod komentarzem pod tym filmem. Natomiast jeżeli chodzi o to, co teraz się dzieje, to co wiele osób pytało. Temat związany z automatyzacją pracy na serwerach, zatem przygotowania do kursu cały czas trwają. Jak dobrze pójdzie, to w tym miesiącu pojawi się przedsprzedaż. Jeżeli interesuje Cię automatyzacja pracy z serwerami linuxowymi, windowsowymi, to zapisz się na mój newsletter. Na pewno taką informację otrzymasz. Druga sprawa. Dzisiaj siedziałem prawie cały dzień właśnie nad tematem układania procesów sprzedażowych w Ansible. Zatem wszystko mamy, można powiedzieć, już poukładane. I teraz tylko kwestia wdrożenia. Zatem, tak jak mówię, ci, którzy czekają, ci, którzy dopytują, a ostatnio coraz częściej informacji, wiadomości dostają o tym, kiedy wreszcie to Ansible, kiedy automatyzacja, no to od razu mówię, że zbliża się wielkimi krokami. Jest szansa, że w tym miesiącu już będzie przedsprzedaż. Może w kwietniu. Zobaczymy. No, generalnie pod koniec miesiąca coś powinno się pojawić. Jeżeli nie chcesz tego przegapić, to po prostu zapisz się na mój newsletter. I teraz przechodzimy do OVH. Przede wszystkim jedna rzecz, jeżeli trzymasz dane w chmurze, jesteś przerażony tym, co się wydarzyło, ewentualnie jeżeli już miałeś dane w OVH i je straciłeś, to pod względem prawnym nie będę się wypowiadał. Nie jestem prawnikiem. Ja Ci mogę jedynie powiedzieć, co zrobić na przyszłość, żeby nie mieć znowu problemów, ewentualnie żeby uniknąć czegoś takiego, jak niektóre portale w sieci, niektóre firmy. Z tego co wiem, to dużo serwisów jeszcze leży, dużo stron leży. Prawdopodobnie niektórych nie da się odzyskać. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja na koniec. Ale przede wszystkim pamiętaj o backupie. Ja wiem, to jest podstawa, to jest banał, ale sam też korzystam z OVH. I nie będę ukrywał, ostatnio też przenosiłem dane z OVH. Może co prawda nie było to do końca powiązane, bo 14 marca wygasa mi serwer na OVH. Miałem zaplanowane przeniesienie akurat na dzień, kiedy pojawił się pożar. W ogóle masakra, że tak się z tym złożyło. No i niestety musiałem ten backup przełożyć, bo okazało się, że musiałem tą migrację przełożyć, bo jak się okazało, były problemy z transferem tego dnia. Wcale się nie dziwię, zatem te przenosiny przeniosłem o jeden dzień, ale żeby była jasność, to, że trzymałem dane na OVH, to nie znaczy, że to były jedyne dane. Backup też był i nieważne, jak to rozwiążesz, czy pójdzie do innej chmury, czy pójdzie gdzieś do Ciebie na serwer lokalny, ważne, żeby ten backup mieć. To jest podstawa. W razie, gdy coś się wydarzy, to musisz mieć z czego odtworzyć. Chmura to nie jest rozwiązanie na wszystko. Chmura to jest po prostu czyjś inny serwer. Zatem, jeżeli komuś innemu spierdzielisz ten serwer, to niestety Twoje dane też przepadną. Zatem musisz o tym pamiętać, musisz o to dbać. Backup to naprawdę podstawa. Często o tym też mówię na blogu, na moich social media. Zatem, no, tutaj nie ma wielkiej magii. Musisz to mieć, a jeżeli już masz, to musisz pamiętać też o czymś,
co się nazywa DRP, bo to, że niektórzy mają backup gdzieś zrobiony, to pytanie jeszcze pozostaje, czy potrafią go odzyskać. I DRP musisz mieć wdrożone. Jest to ważny element tworzenia kopii zapasowej, bo co ci po kopii zapasowej, jeżeli nie będziesz tego potrafił odtworzyć i nie jedna osoba ucierpiała w wyniku źle wykonywanego backupu. Na przykład informatyk wdrożył rozwiązanie, w teorii jakaś tam archiwizacja się wykonywała, jednak po awarii nieraz i podejrzewam też w przypadku OVH okazało się, że nie ma możliwości odtworzenia tej kopii. W skrócie, kopia się wykonywała, ale nie można było jej odzyskać. A należy pamiętać, że kopia bezpieczeństwa firmowych zasobów to nie jest proste kopiowanie plików jak na komputerze osobistym. Przykładowo, bazy danych często muszą być archiwizowane specjalnym narzędziem. Konieczne jest więc przetestowanie poprawności działania kopii. Poza tym taki test jest jeszcze ważny w aspekcie szybkości przywrócenia danego zasobu. Wypada przeprowadzić właśnie tak zwany DRP, czyli angielskiego Disaster Recovery Plan. Dział informatyki powinien mieć rozpisany plan w przypadku utraty konkretnych danych. Przykładowo, uszkodzenie ulega systemy ERP w firmie. Taki plan powinien dokładnie opisywać, w jaki sposób zostanie otworzona kopia oraz jak długo to zajmie. Grunt, by wszystko przebiegało sprawnie, a informatyk nie musiał się zastanawiać, co powinien w takim przypadku zrobić. Również metoda wykonywania kopii ma często wpływ na szybkość przywrócenia zasobu do życia. Jeżeli serwer jest archiwizowany za pomocą specjalnego programowania, które wygląda tak zwany obraz dysku, często po prostu mówimy image, to zdecydowanie szybciej będzie można go odtworzyć niż w momencie, gdy informatyk będzie musiał instalować system od nowa. Ale tu też oczywiście są wyjątki, są różne sytuacje. No i naturalnie też kwestia budżetu i tego, czy znajdą się pieniądze na bardziej zaawansowane rozwiązanie. Zatem temat backupu DRP jest ważny. Często poruszam to też na swoim blogu, chociaż częściej ostatnio na mojej liście newsletterowej. Zatem jeżeli chcesz mieć informacje na temat tego, jak zabezpieczyć swoje środowisko, jak monitorować, jak automatyzować pracę z serwerami, to zapraszam Cię oczywiście do zapisania się na mój newsletter. Link znajdziesz pod tym materiałem, notatkach do tego nagrania. Na tym cóż, no, wydaje mi się, że pożar i sytuacja w OVH przyczyniła się do tego, że niektóre osoby, niektóre przedsiębiorstwa w przyspieszonym trybie przeszły lekcje na temat backupu, odtwarzania i DRP. Szkoda tylko, że tak dużym kosztem. Zdecydowanie łatwiej jest jednak skorzystać z wiedzy specjalistów, ewentualnie po prostu pójść na szkolenie. Zatem, jeżeli Ciebie to nie spotkało, pamiętaj raz o kopii, nawet jeżeli masz w chmurze. Chmura Cię przed niczym nie ratuje, jeżeli chmura pójdzie do chmury, jeżeli się spali i zostanie nam chmura dymu gdzieś tam w niebie, to sama chmura przed niczym Ci nie uratuje. Przede wszystkim sprawdź, wykonuj regularne testy tego, czy odtwarzanie działa, czy Twój backup i archiwizacja jest poprawnie wykonywana. I z tym Cię zostawiam. Dzięki wielkie i miłego dnia.